To nie jest komputer do grania, to nie jest komputer do grania. Jeszcze raz powtórzę, to nie jest komputer do grania. Jeżeli to, co teraz powiedziałem, burzy twój światopogląd, jesteś w tej chwili załamany, spadłeś z krzesła, nie oglądaj dalej. A pozostałych zapraszam na kolejną prezentację po intro. A więc, moi drodzy, przechodząc już tutaj do konkretów. Ten komputer na zamówienie firmy został dobrany do indywidualnych potrzeb i wymagań. W związku z tym mam dzisiaj wyjątkowo dwie kartki, a nie jedną. Tutaj posiłkuję się oczywiście do pełnej specyfikacji, żeby nic nie pokręcić, a na drugiej wymagania, ponieważ przedstawimy sobie dość dokładnie jednostkę, którą dzisiaj widzicie. A więc zacznijmy od pierwszej rzeczy. Komputer będzie w 100% używany tylko i wyłącznie do pracy. Bazowym systemem operacyjnym będzie tutaj Linux, a dokładnie jedna z jego dystrybucji, chyba w Polsce najpopularniejsza, bazująca na Debianie, Ubuntu. Dodatkowo będziemy mieli tutaj również maszyny wirtualne. Czasami na jednej z takich maszyn będzie odpalany system Windows 10. Komputer do czego będzie służył? Przede wszystkim do programowania tutaj w Javie. Będzie również praca w Chrome, w przeglądarce, ale z dużą ilością kart, 20 i więcej, plus wiadomo odpalony terminal, VirtualBox, o którym wcześniej wspominałem. No i tutaj już klient konkretne wymagania określił. Ale zanim przejdę do tego, co w środku mamy, to może na czym klient do tej pory pracował? No przede wszystkim był to laptop. Myślę, że chyba konstrukcja Wam znana, tylko muszę tutaj dokładnie znaleźć, nie wiem, czy model pisał tak, XPS 13, czyli ultrabook w zasadzie, z 6 GB RAM-u, z i7 na pokładzie, więc tutaj przeskok z laptopa na stacjonarkę sporo wydajniejszą będzie na pewno duży, ale oprócz tego mamy, po pierwsze, minimum 16 GB pamięci. Do takich zastosowań i przy dużej ilości zakładek otwieranych w Chrome to jest zrozumiałe, tutaj bez problemu 32 giga zostanie łyknięte. Jeżeli chodzi o dysk, wielkich wymagań akurat tutaj nie ma, bo dużo przestrzeni zajmowane nie będzie, więc minimum to jest 256 GB, ale warunek musi to być maksymalnie szybka konstrukcja, nawet kosztem wydajności. Bardzo wysoka kultura pracy również pod pełnym obciążeniem. Tutaj klient chciał wręcz dążyć do kultury pracy na poziomie laptopa, no, gdzie tutaj porównamy te dwie konstrukcje. No, zobaczycie, jak to wypada potem w testach. No i tutaj monitor. Będą podłączone dwa monitory, w sumie każdy z o rozdzielczości 1440p i to musi być oczywiście obsługiwane. Dodatkowe wymagania i tutaj mam wypunktowane cichy zasilacz, cichy radiator, cicha obudowa, dwa złącza USB z przodu, szybki procesor RAM i dysk, wejście RIO45, to jest akurat standard, nieobowiązkowo bateria na tymczasowe zaniki prądu, czyli tutaj oczywiście UPS i Bluetooth na płycie głównej. A co klientowi złożyłem? No więc zacznijmy może od tej obudowy. Obudowę być może poznajecie, jeżeli nie, to zapraszam Was do opisu. Tam macie wszystkie linki dokładnie do konkretnej specyfikacji podane, a jest to konstrukcja Be Quieta, skoro ma być wyciszana, Silent Base 601. Konstrukcja, która jest wyciszana, tutaj mamy również pełny panel, teraz zdjęty, ale jest to obudowa wyjątkowa pod wieloma względami. Po pierwsze, poza tym, że mamy konstrukcję cichą, mamy wbudowany kontroler prędkości obrotowej na górze obudowy. Mamy porty USB na topie również w ilości sztuk 3, czyli tutaj mamy więcej niż klient wymagał. Poza tym mamy bardzo łatwy dostęp do paneli bocznych, bo one są zdejmowane dosłownie po naciśnięciu przycisku oraz bardzo łatwy dostęp do filtrów przeciwkurzowych, nie tylko z frontu, ale również pod zasilaczem. Nie musimy nawet na dobrą sprawę komputera wyłączać, żeby filtr wyjąć i go wyciścić. Obudowa ma również dużo miejsca w środku, jest przestronna, na fabrycznym wyposażeniu są dwa wentylatory, ale tutaj uwaga, żeby zachować z jednej strony dobrą wentylację, przy bardzo dobrej kulturze pracy dorzuciliśmy jeszcze dwa wentylatory, dokładnie Silent Wings 120 na top, oba wtłaczają chłodne powietrze do środka, dzięki czemu ta wentylacja jest dodatkowo poprawiona, dzięki temu temperatury są niższe,
a w konsekwencji również kultura pracy zyskuje, mimo że mamy dwa wentylatory więcej, ale podzespoły się tak nie grzeją i wentylatory, które najczęściej robią najwięcej hałasu, czyli ten na karcie graficznej oraz procesorze podczas obciążania, pozostają ciche. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda w praktyce. Kolejna kwestia to jest kwestia procesora. Tutaj wybór padł na i5-9600K. Konstrukcja sześciorodzeniowa, sześciowątkowa o dość wysokim taktowaniu w trybie turbo. No i jednocześnie mamy konstrukcję, która pod względem temperatur przy takim chłodzeniu jak tu macie, a to na pewno poznajecie, bo to jest oczywiście Grandius 2, daje nam dobre temperatury przy bardzo wysokiej wciąż kulturze pracy. Bez problemu oczywiście wirtualizacja plus wszystkie zadania, które klient przed komputerem stawia, ten procesor z palcem w nosku obsłuży. Kolejna kwestia to jest pamięć RAM. No i tutaj jeszcze raz przypomnę, wymagania klienta minimum 16 giga. Niektórym może się to wydawać dziwne, ale do pracy z przeglądarką i dużą ilością kart tego RAMu trochę musi być, bo Google i zresztą Firefox też lubi sobie go troszeczkę pobrać, więc tutaj zagościły nie 16, a 32 giga pamięci RAM w dwóch kościach po 16 giga każda z taktowaniem 3200 MHz, no i wciąż mamy możliwość rozbudowy do jeszcze na przykład 64, gdyby dokupić drugi taki sam komplet. Jeżeli chodzi o płytę główną, na której to wszystko zostało obsadzone, jest to konstrukcja znana, bo już nieraz widzieliście prezentację z tą płytą główną MSI Z390 Gaming Edge AC. Zresztą na moim kanale jest również prezentacja tej płyty głównej od MSI. Jak nie zapomnę, mam nadzieję, że nie, to wrzucimy Wam nawet gdzieś tam kartę czy jakiś odnośnik do filmu z prezentacją tej płyty głównej na koniec tego odcinka. Karta graficzna. Ponieważ jest to komputer do konkretnych zastosowań, nie gamingowych, ale musi obsłużyć dwa monitory 1440p, to karta graficzna to tylko albo aż GTX 1050 Ti z 4 GB pamięci. Nie będzie grane, więc nawet i 2 GB pamięci na dobrą sprawę by wystarczyło, a monitor bez problemu, dwa monitory w rozdzielczości właśnie 2K sobie bez problemu obsłuży, dzięki temu, że mamy tutaj też nie najtańszą konstrukcję, bo jest to MSI i dwa wentylatory, że tak powiem, na pokładzie tej karty graficznej, to karta również pod pełnym obciążeniem pozostaje bardzo cicha. Dysk. Jak wiecie, tutaj też klient duży nacisk kładł, liczyła się bardziej nawet wydajność dysku niż pojemność, stąd nikogo nie zdziwi fakt, że mamy dysk na złącze M2 i o tej pojemności 256 GB, a jest to dokładnie konstrukcja Samsunga 970K Evo. Dysk bardzo dobry pod względem parametrów, a dodatkowo, który się nie grzeje. Wiemy doskonale, że niektóre dyski na złącze M2 mają z tym problem. Tutaj tego problemu nie ma, a dzięki temu, że ta wentylacja w obudowie również jest bardzo dobra, nie obawiam się, jeżeli chodzi o jego długą pracę pod obciążeniem. No i jeszcze zostaje nam kwestia zasilacza. Tutaj również klient zwracał na to uwagę. Też chyba nikogo, więc nie zdziwi fakt, że skoro ma być cicho, no to przede wszystkim be quiet. I tutaj dokładnie jest to Pure Power 11 o mocy aż 700 W. Mówię aż 700 W, bo przy tej konfiguracji, przy tych wymaganiach to jest naprawdę zasilacz na dużą górkę. I tutaj ze spokojem będzie można jeszcze tą konstrukcję w razie czego rozbudować, bo baza do rozbudowy jest również bardzo dobra. Na tą płytę bez problemu. I 9 wsadzimy, możemy tutaj dać lepszą kartę graficzną, możemy rozbudować pamięć RAM, mamy jeszcze jeden wolny slot na M2, więc pole do popisu jest bardzo duże i to wszystko bez konieczności wymieniania zasilacza, obudowy, chłodzenia na procesor, bo Grandius 2 z i9 też sobie poradzi. Jest naprawdę bardzo fajna konfiguracja. A teraz już konkretnie pokażę Wam, jak wygląda kwestia temperatur oraz kultury pracy, pomiaru oczywiście sonometrem, zestawu w tej obudowie oczywiście zamknięte przy maksymalnym obciążeniu syntetykami. No i tutaj trzeba brać pod uwagę, że w zasadzie takiego obciążenia to praktycznie na tym komputerze w 100% no, raczej nie będzie. Także tu też pozostaje spory zapas. Zacznijmy może od pokazania więc temperatur w spoczynku. Program OCCT, nieobciążany na razie procesor, jak doskonale widać. Temperatura gdzieś w granicach 24 stopni. Oczywiście ona będzie delikatnie skakała, nawet może skakać do ponad 30. Tak mniej więcej się utrzymuje na podobnym poziomie. No i temperatura karty graficznej, trochę przybliżę. A też trochę ponad 25 w tej chwili stopni Celsjusza. No i kultura pracy na razie sonometrem dla zestawu nieobciążanego. Odległość pomiaru jest standardowa 30 cm.
No jak widać na załączonym obrazku równiutko 35 dB dla zestawu nieobciążanego, a tylko przypomnę, że nieco ponad 33 dB to jest głośność otoczenia. No i czas sprawdzić, jak zestaw wypada pod obciążeniem. Zacznijmy od karty graficznej, bo tutaj już widzicie doskonale, że ona jest długo, bardzo długo obciążana i temperatura, jak widać, oscyluje w granicach maksymalna 66 stopni Celsjusza. No a procesor ponad 16 minut obciążania, to już się kończy, właściwie 17 minuta obciążania i temperatura oscylująca w granicach 63-64 stopni. No to teraz chyba najciekawsze, czyli jakim kosztem tak dobre temperatury są utrzymywane, a więc pomiar sonometrem. Zobaczcie, 36,9, 37 dB, a przypomnę, że w spoczynku to było 35 dB, tak więc mamy tutaj bardzo dobre temperatury, raptem około 2, nawet niecałe, tylko 2 dB głośniej. Słuchajcie, mi się nawet nie wydaje. Ja jestem przekonany, że klient z tego zestawu będzie mega zadowolony. To jest kolejny zestaw złożony nie po to, żeby przyklaskiwała nam publiczność tutaj na YouTubie, tylko po to, żeby klient był zadowolony. Zestaw złożony do indywidualnych potrzeb, z uwzględnieniem indywidualnych wymagań i myślę, że te wymagania w 100% tutaj zostają spełnione. No i oczywiście w zakładanym budżecie. Przede mną teraz pakowanie tego komputera i już jest wysyłany do klienta. Pamiętajcie, jeżeli chcecie zamówić u mnie taki zestaw komputerowy, linki znajdziecie w opisie tego filmu, zarówno jak taki zestaw zamówić, jak i również pełna specyfikacja, linki do cen, do Ceneo. W ten sposób również pomożecie w rozwoju tego kanału. A ode mnie na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, hej!